Ale ogólnie coraz lepiej się czuję. No i co? No i czekam, no i czekam dzień i noc i budzę się rano i myślę o Jenningsie, kładę się, myślę o Jenningsie i myślę o jego klęsce, tak, także nie mogę się już doczekać. Wiecie co, on się naprawdę jeszcze nie wie chyba, w co się wpakował z tego wszystkiego. To naprawdę jestem tak zmotywowany do tej walki. Zawsze byłem pewny siebie, zawsze, a tym bardziej teraz jeszcze, gdzie mam coś do zyskania, ja tam wyjdę i zostawię tam serce. I... Kurde, no nie mogę się doczekać, zobaczymy jak on mnie oszuka. Ja wam powiem szczerze i mówię to z pełną odpowiedzialnością tych słów. Dam siebie wszystko i go zjem w tym ringu. Jak będzie trzeba, jak będę przegrywał, nie daj Boże po 8 czy coś, będę go katował, wyciągał, wciągał na kontrę, bomba. Bo wiem, że dla mnie to jest szansa i ja postawię wszystko na jedną kartę, jak będzie trzeba. A jak nie, to będę spokojnie boksował. I to jest dla... Kurde, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem z siebie zadowolony. A walka z Jenningsem daje mi rozgłos, daje mi, mówię, możliwości i powiem szczerze, powiedziałem do moich promotorów, że nie liczy się kasa dla mnie, tylko ważne jest to, żeby wyjść do ringu i zaboksować i go zniszczyć. To było, możecie się ich zapytać, powiedziałem, że kasa nie jest ważna. Jest niepokonany, ma taką chęć zwycięstwa mimo wszystkiego, także walka na pewno jest to dobry zawodnik, no nie oszukujmy się, no umie boksować to, ale nic specjalnego w nim nie widzę jako w pięściarzu, także gdybym po prostu wiedział, że nie mam z nim szans czy coś, to bym się w ogóle nie podejmował rękawic. Ja nie jestem też zawodnikiem, który wychodzi nie wiadomo kogo. Mam tam swoje jakieś typy, z kim chciałbym boksować na razie i wydaje mi się, że i tak to jest szybko i fajnie. I co, no kurczę, mówię, nie mogę się doczekać, chodzę w tym domu taki naładowany, trenuję od treningu do treningu i czekam aż wjadę w niego i go normalnie na pełnej parze, mówię, technika przygotowywana pod niego, będzie naprawdę przyjmował soczyste bomby, tak jak powiedziałem, chcę boksować w miarę moich możliwości, Jennings jest w moich możliwościach i chcę boksować z lepszymi. Zawsze takie walki dają więcej chwały niż kurde 5 z jakimiś średniakami czy tam nawet i lepszymi. A mówię, dla mnie najważniejsze jest 25 stycznia, pokazanie się przed wszystkimi kibicami, przed wszystkimi fachowcami i żeby mnie zauważyli w Stanach w większym gronie niż teraz. Wiecie co, dla mnie to jest przepustka do większych walk i większej kasy, tak? Bo to wiadomo, że za większymi walkami idą pieniądze, prawda? Tak, zarobię za walkę fajne pieniądze, ale w ogóle to nie były dla mnie żadne priorytetowe rzeczy. Jestem w dobrej myśli, bo kurde mówię, już 24 godziny nie przespane tu i z powrotem wkurwiony za maksa. No i co, tak naprawdę nie wiem o co chodzi, bo wyjechaliśmy tam, zawsze jeździłem, pytali się tylko za co siedziałem i mnie puszczali, a teraz po prostu od razu, że wracam do Polski, że mam sobie załatwiać jakiś waiver, za bardzo nie wiem co to jest, ale jakiś papier, który, nie wiem, i to w polskiej ambasadzie, tak? Zawsze jeździłem, także teraz jestem dobrej myśli, tak? Jutro wszystko ma być wiadome, także jutro myślę, że wylecę z powrotem. Bardzo to wkurza, tak? Bo co 12 godzin w tą i w tą stronę, no ale mam nadzieję, że uda się to wszystko załatwić, bo jakby nie było, no to czekam na tą walkę, pewnie kibice tak samo, wszyscy na to czekamy, także myślę, że będzie dobrze. Na razie to jestem zmęczony, wkurwiony i Bóg wie co jeszcze. W kilkudniowych perypetiach z amerykańską wizą i krótkim pobycie w Chicago Artur Szpilka przybył do Nowego Jorku, gdzie 25 stycznia w słynnej hali Madison Square Garden zmierzy się z notowanym w czołówce rankingu wagi ciężkiej Bryantem Jenningsem. This is Artur Szpilka on the scale. Szpilka to win! Artur! Gary Shaw Productions, Warriors Boxing, La Cerveza Tecate, Madison Square Garden, being broadcast worldwide. Yeah. As our goalies on HBO Sports, Spica Jennings, 10 rounds. Yeah. Come on, Spica. Come on, Perdejo Alcantar, please stand by. Perdejo Alcantar, please stand by. Oh yeah. Oh my God. Perypetie wizowe Szpilki przed tą walką były powszechnie opisywane. Teraz jest w USA na wizę pracowniczą. Przeleciał przez tydzień w związku z perypetiami tej walki z wizą
24 570 km. Był zmęczony, niedospany, ale jak twierdził, rycerze i żołnierze nie spali po 7 dni i toczyli wojny. Posłuchajmy, jak wita Szpilkę publiczność. Będzie pierwsza walka w wadze ciężkiej z udziałem zawodników światowej czołówki, wykreowana za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdy Szpilka dowiedział się, że Mariusz Bach rezygnuje ze starcia z Jenningsem. Krzyknął za pośrednictwem Twittera, że może zlać Jenningsa w zastępstwie Bacha. Jennings kontrował: zleje cię, byczku, możesz się pożegnać z zerem w rekordzie. I tak się zaczęło. Potem tylko promotorzy Jenningsa i Szpilki przystawili pieczęcie. Już widzimy Bryanta Jenningsa. Bryanta Jennings. Ringowy przydomek. Bye bye. Waga ciężka, dwóch niepokonanych bokserów. Urodzony w Wieliczce, mieszka teraz w Warszawie. Artur Szpilka. Pochodzi z Filadelfii, w stanie Pensylwania. Bryan, bye Jennings, 29 lat ma. O, 5 lat starszy od Szpilki. A więc, proszę Państwa, oglądamy. Artur, bij, uderzaj, siekaj i znikaj, jak kmicic z Tatarami. Niech potem Jennings szuka wiatru w Madison Square Garden. Liczymy na ciebie, chociaż no nie jesteś faworytem bookmacherów. No ale Szpilka w tych walkach o najwyższe trofea wytrzymywał nerwowo. Miejmy nadzieję, że będzie też dzisiaj tak samo. Odwrotna pozycja Szpilka, spodemki koloru złotego. Jennings, spodemki niebieskie. Zaczyna Szpilka agresywnie. No. Dobrze zamortyzował ten lewy sierpowy odchyleniem głowy Szpilka. Ładnie rozbiły gardę. Nie przejmuj się, powiedział Bryan Jennings do trenera. Szpila, lewy podwórkowy. A przydałby się jakiś efektowny finisz w tej rundzie Szpilki. Trafił lewym prostym. Jeszcze jeden lewy sierpowy. To teraz kolejny prawy prosty na tu. No trochę przyklęciował lewy hak. I to jest to, co Jennings zaczął robić już na początku szóstej rundy. Okazuje, że wszystko w porządku. To jest runda Jenningsa. Skontrował Szpilka lewym sierpowym. No musi przyjąć wyżej gardę. Końcówka tej rundy. Rundy dla Jenningsa. Wygrana dwoma punktami, bo jest jeszcze przecież premia. Kapitalny był ten lewy sierpowy. No więcej takich ciosów.
konsekwentny w atakach na tułów jest Jennings. No dobrze, dobrze się tutaj bronił. Proszę, tych ciosów z 10 zostało wyprowadzonych, żaden czysto nie doszedł do szpilki. Papina jak podenerwowany krzyczał do szpilki: jesteś gotowy, jesteś gotowy. Szpilka powiedział, że jest. No zobaczymy. 3 minuty szans dla Szpili. Musi zaatakować i atakuje. Ale nie pozwala się zepchnąć do obrony Jennings. Niesamowita wymiana. Atak jednego, atak drugiego. Zepchnął Szpilka łokciem i proszę. Ale dobra jest to obrona Jenningsa. Doszedł prawy prosty. No i drugi raz liczony Szpilka. No ten lewy sierpowy po raz kolejny. A minuta została. Teraz clinch. O, ale jest oszołomiony. Proszę teraz. Ale. Będzie chyba następny knockdown. Koniec. Tak, ten lewy sierpowy zdecydował o tym, że ta walka kończy się przed czasem. Patrzmy jeszcze raz. Trafił prawym sierpowym, ale proszę, lewy sierpowy Jenningsa bardziej precyzyjny. A więc proszę Państwa, w drugiej minucie, 20 sekundzie, 10 rundy sędzia ringowy Michael Ortega przegrał walkę i przez TKO wygrywa Brian Jennings, walcząca duma Filadelfii. Ach, ciężko, tak przepraszam tych Polaków wszystkich, co przyszli, wierzyli, bo naprawdę doping był niesamowity, troszkę taki spięty, kurde, nie wiem czemu, czym to było spowodowane, no ale co zrobić, no kurde. Dużo silniejszy fizycznie ode mnie był, nie tak w ciosach, bo tam faktycznie trafił coś tam, ale tego nie poczułem, nawet w ostatniej rundzie byłem gotowy tam jeszcze walczyć, a teraz tylko pokazać, że po przegranej mogę się wziąć w garść, mistrzowie przegrywali gdzieś tam jeszcze, no na pewno teraz spokojnieje, tak, wielu pewnie moich krytyków teraz się cieszy, tak. Ale nie na ringu spokojnieje chyba. Na ringu nie, no trochę mi przykro, że gdzieś tam, kurde, naprawdę jeszcze nie dorosłem do tego, jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby gdzieś tam najwyżej walczyć. To plotka o kontuzji lewej dłoni. Tak, ja mam kontuzję, ale to nie tak, że przez kontuzję, nie przez loty. Przegrałem, bo byłem dzisiaj słabszy, no trudno, nie. Arthur was a very awkward fighter. You know, being though he was southpaw and he did with doing a lot of ducking low and, you know, doing a lot of that. I mean, the ref wasn't calling it, so it was good. It was good on his behalf that he was doing it, and it's kind of awkward for me to adjust to at first. But you know, we did our thing. He was a strong guy, and I showed my will, and I kept going. Pierwsza porażka, Artur, powiedz ty jakieś pozytywy w tej walce widzisz? Pozytywy? No. Tak, na przykład takie, że kurde, muszę sobie właśnie, że na pewien poziom nie przeskoczę z rękami opuszczonymi i musiało to do mnie dojść. Bo ja jestem takim człowiekiem, który, chłopaki mnie rozśmieszają, Gajsik, Proksa i Paweł, tak to widzicie. A ja jestem takim człowiekiem, który po prostu musi się sam na czymś potknąć, żeby zrozumieć. Bo tę walkę wywołałeś jakby sam na Twitterze, tak z perspektywy czasu żałuję, że do niej doszło, czy nie? Nie, cieszę się, że do niej doszło i że sprowadził mnie ktoś może na ziemię, może nie tak, bo to też nie było tak, że ja tam dostałem wpierdolenie czy coś, tak? No przegrałem w ostatniej rundzie, tylko pokazał mi, że na pewnym poziomie nie wyjdę gdzieś z tymi brakami, co mam. Trzeba się wziąć za siebie i tyle. Pewno nie będę się tak już wypowiadał gdzieś tam o tego wale na cytrynę, tego, no bo jednak się okazało, że nie walić na cytrynę, tylko musisz się ogarnąć, chłopaku, wziąć się do roboty i tyle.
Były jakieś takie momenty zwątpienia, czy w ogóle swoją karierę, w umiejętności po tej walce, czy raczej się to zmotywowało? Nie, wiadomo, wiecie, żal trochę, tak, bo gdzieś tam zawsze dużo mówiłem, ale tak się czułem. A tu gdzieś to wszystko się okazało inaczej, to gdzieś tam smutno, przykro było, prawda, jak człowiek wkładał w to serce wszystko, no ale co, no tak jest życie, no gdzieś tam wielcy wojownicy mówią o wojownikach, tak, gdzieś też przegrywali swoje bitwy, żeby wygrać później wojnę, tak, dla mnie najważniejszą wojną będzie walka o Mistrzostwo Świata, doprowadzenie do tej walki. Mam 24 lata, tak, jeżeli będę, a będę się przykładał do treningów, no to przecież kurczę, 2-3 lata i kto wie, prawda, 27. To nie jest jakaś, że ja nie wiem, że przegrałem, że dostałem w pierwszej rundzie i nie, no, prawda, to jest walka, no po prostu. Tyle.